Wszyscy żyjemy jeszcze refleksją związaną z Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym. We wszystkich portalach, gazetach, telewizjach pojawiają się wspomnienia odnośnie osób, które od nas odeszły, o tych, o których powinniśmy pamiętać. Z reguły jest to pozytywna refleksja, tak najbardziej. ale Piotr Giczela w Tygodniku Siedleckim przedstawił dwie fajne inicjatywy z takim gorzkim komentarzem, z taką refleksją, która chyba nie powinna mieć miejsca szczególnie w takim wypadku, w takiej sytuacji. Pierwszy temat chodzi o zbiórkę w Łukowie. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo, której prezesem jest Jan Karwowski, zorganizowało zbiórkę pieniążków na renowację zabytkowych nagrobków. Jak zresztą co roku? Jak co roku. Jest to szczytna inicjatywa i w tym roku udało się zebrać chyba rekordową tak, kwotę. Tak, 8260 zł. No a gdzie ten gorzki komentarz, o którym mówiliśmy? Piotr Giczela w komentarzu pisze, że jeden z przewodniczących Rady miasta nazwał akcję odnawiania zabytkowych nagrobków dziadostwem i twierdzi, że jak prace renowacyjne no, dlatego że twierdzi, że prace renowacyjne są wykonywane niefachowo i byle jak, a ich efekty są raczej godne pożałowania. Cały komentarz możemy sobie czyli, przeczytać. Czyli lepiej żeby nic nie robić. Niech się zapadnie pod ziemię. Ciężko mi się odnieść do tego, tym bardziej, że konserwacji dokonuje od wielu lat Andrzej Sośnierz. Jest to konserwator ze zabytków, chyba dość szanowany. Tak, ja nie tak. jestem ekspertem, ale mm, takie informacje do mnie docierały. Pomagał też y, Andrzej Zdrojewski, który na to jest. Jest no, znanym społecznikiem. Y, zdecydowanie. Pierwszy kryształowy magnes kategorii osobowości, chyba właśnie do Andrzeja Zdrojewskiego, tak y, na marginesie. A drugi y, gorzki komentarz. Y, dzień przed Wszystkimi Świętymi. Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa z grupą Młody Las i z portalem Łuków Historia zorganizowały akcję zapalenia blisko 200 zniczy. Chodzi głównie o groby, o których już się nie pamięta. I też pojawił się w internecie pewnie na tym Facebooku komentarz, że alternatywa działa politycznie i próby zdobycia popularności bierze z grobów nieżyjących patriotów. To już jest przesada chyba, moim I... zdaniem. Co by się nie zrobiło, no to zawsze to będzie już. ten hejt, ale no przy tej okazji, yy, dzień zaduszny, wszyscy święci, no moglibyśmy sobie troszeczkę tą refleksję stonować. Takie jest moje zdanie, no ale... Moje no jest podobne. Myślę, że no przede wszystkim walka polityczna yy, przy takich, przy tym bardziej nich... pozytywnych inicjatywach, to już co niektórzy mogliby sobie odpuścić, coś takiego. A propos właśnie tego samego radnego, to on podczas ostatniej sesji... Komentowano nawet nasz program. Nie wiem, czy słyszałeś. Z mi się objął uszy, że były. Chyba układ Dokładnie. Układ otwarty, otwarty z Henrykiem Lipcem i z Piotrem Płudowskim. Mhm. Gdaś... Powstały klub dyskusyjny na sesji. Klub dyskusyjny na sesji. A to w sumie dobrze ona świadczy. Dobrze to, to, no no świadczy. Przynajmniej oglądają, <laughs> prawda? Ale czy sesja to jest miejsce na tego typu komentarze? No tak, co do tego miałbym wątpliwości, ale ja zaproszę i pana Leonarda, i jeszcze pana burmistrza też z chęcią do programu i porozmawiamy. Bardzo ciekawie będzie, się, że będzie to wyglądało. U nas każdy ma prawo Oczywiście e, do przedstawienia swoich poglądów jak najbardziej. Nikogo nie e, blokujemy. A my przechodzimy do e, wspólnoty łukowskiej i zostańmy e, przy naszych łukowskich radnych. Mianowicie, czy burmistrz nadużywa sesji nadzwyczajnych? Taki, takie pytanie w tytule artykułu postawił Bartosz Szumowski. I właśnie, e, trzech radnych. Maria Pszczółkowska, Mariusz Chudek i... E, Piotr Płudowski mają już zdecydowanie dość ciągłego. No, Kształtuje się opozycja. <laughs> Chyba tak, no, w końcu wypływają jakby. Mm. Ale no coś w tym jest. Mają, ci radni mają już dość, zdecydowanie dość zwołania, zwoływania sesji nadzwyczajnych. No, też nie ukrywam, że dziwi mnie ten fakt, że. Średnio od pół roku, co miesiąc mamy sesję nadzwyczajną na półtorej tygodnia przed sesją zwyczajną. Więc czy nie można byłoby tych spraw załatwić na zwyczajnej sesji? I właśnie taki też zarzut Piotr Płudowski yy, wysnuł do burmistrza Dariusza VI, który zwykle to jest odpowiedzialny za zwoływanie sesji i otrzymał no, dość zdawkową odpowiedź. Są ważne, z powody, są ważne powody społeczne ku temu. O, na przykład. Jaki no jest powód ważny na no to? No, ale pamięć. właśnie jakie pytanie? <noise> pytanie, jakie są te ważne powody społeczne, że dana sprawa nie może zaczekać tych, tych półtorej tygodnia? Do dyskusji przyłączył się też y, Mariusz Chudek, który właśnie zauważył, że w przypadku sesji nadzwyczajnej nie ma możliwości dokładnego omówienia projektów uchwał, na przykład w trybie komisyjnym, więc po co nam komisję? Może to właśnie o to chodzi, żeby stworzyć właśnie nadzwyczajny tryb dla nadzwyczajnych spraw tylko dla kogo są te sprawy nadzwyczajne. w ukowie taka powstała komisja śledcza na wzór tych Prawda? O, Prawda, Ciekawe. Niektórzy mogliby się wykazać. Dokładnie. E, będąc jeszcze przy y, tym temacie, przede wszystkim przy już trwającym od y, dawien dawna konflikcie y, między burmistrzem a y, radnym Płudowskim, to podczas ostatniej sesji, jak y, podaje Łuków24, y, Piotr Płudowski zapytał się burmistrza, o sprawozdanie roczne sprawozdanie z pozyskania środków unijnych przez urząd miasta. No jak się okazuje, tych środków miasto nie pozyskało wcale. To jest bardzo zastanawiające dlaczego miasto nie stara się o pozyskanie środków unijnych, a no, odpowiedź burmistrza była była no dość bardzo zastanawiająca, moim zdaniem, ponieważ wskazywał na e, inne podmioty niż Urząd Miasta, które pozyskały środki, tak jak szkoły, pójk, no ale to dalej nie jest Urząd Miasta, mhm. prawda? Zastanawiające jest to, dlaczego odpowiedzi właśnie w budarzy są tak zawiłe, a nie wystarczyłoby podać liczby, prawda, o które się je pyta, ich pyta. Dlatego ja przejdę teraz do. Teoretycznie prostszych tematów, czyli do e, sportu. Dawno nie mówiliśmy o sporcie, a e, piłkarze klasy okręgowej zakończyli już swoje rozgrywki. Nie tylko piłkarze klasy okręgowej, w większości e, piłkarskich. Jeszcze chyba czwarta liga e, ma jedną kolejkę e, i orlamentałków e, idą na awans do czwartej ligi. Wow. I do burza wy, e, nie przegrali. Piłkarze z Łukowa chyba żadnego meczu, teraz trafił się remis, no ale to taka zadyszka, jedna wpadka, o niczym nie świadczy. Rodenta Łuków są liderem okręgówki, a Ruch Rygi zajmuje ostatnią pozycję. No i nie chciałbym krakać, przecież jeszcze chłopaki mają całą gruntę przed sobą, tak? no ale grozimy poważny spadek. Być może to wykorzysta Sokół Adamu, który jest trzeci od końca w czwartej lidze, Dużo artykułów, głównie Mateusza Połynki we wspólnocie. W kategorii sport, odnośnie A klasy, okręgówki. Warto poczytać. Teraz będzie trochę przerwy dla piłkarzy. I tym sportowym wątkiem kończymy dzisiejszy przegląd. To by więcej sportowej, zdrowej atmosfery, szczególnie w tych politycznych potyczkach, było w naszym regionie. Dokładnie. Do zobaczenia.